Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie na Centralnych Targach Rolniczych w Nadeżynie. Zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia relacji z targów. Weronikę Załogę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Opinia odnośnie targów? Powiem tak. Jest super. Jest okej. Okay. Jak tam, Marlenka, targi? Tak jak widać. Podobają Ci się? Skala nie za duża, ale są skupione na jednej hali, co prawda. Przyjechałabyś drugi raz? W tym roku ogólnie nie wybierałyśmy się na targi, jesteśmy tutaj dosłownie z przypadku, ale jesteśmy. Troszkę osób już do nas podchodziło, na zdjęcia, także dziękujemy, że się nas nie wstydzicie i tak dalej. My dzisiaj również coś kręcimy, także zobaczycie, jak wyglądały targi. Coś tam będzie. Nie za wiele, ale coś tam będzie. Pokażemy, jak wyglądały te targi. Ale patrz, mówisz, że nic nie ma, nawet buty można sobie kupić. Takie szpilki w wersji wiejskiej. Podobne do moich. To prawie tak jak te. Taki ciągnik bardziej sadowniczy, bym powiedziała. Nie zdziwiłabyś, co? No. Nie, ja nie. Ja większe wolę. Większe, tak. Takie to szkoda siadać. O, droga mi się skończyła na co? Idź, oprowadź widzów. Trzeba nawrócić, bo tu już tylko wanny, to nie. W ogóle to jest dziwne, że na targach rolniczych z roku na rok pojawiają się coraz to firmy w ogóle niezwiązane z branżą rolniczą, tak jak z tyłu na przykład stoi wanna, to jest w ogóle już troszkę dziwne. Zaraz ludzi rozderczysz. Już się nie kręć tak. Nie chcę, żeby było mi od tyłu widać. Także skala tych targów naprawdę nie jest duża. Bo samo to, że jest tylko jedna hala, no to nie dałoby się upchnąć tu więcej maszyn. No i jednak
szczerze mówiąc, jakbyśmy miały tu planować wyjazd, to chyba raczej by nas w tym roku po prostu nie było, ale zobaczycie zresztą, jak wyglądają te targi na filmie. Nie nagrywaj tego. Dlaczego? To co po targach? Kawa? O tam. Nie. Nie? Mak. I te sprawy. I te sprawy. I cola. Bez lody oczywiście. Cola zero. Zero cukru? W prawo, Werka, w prawo. W prawo, tam skręcaj. Nic nie ma. Skręcaj. To ja skręcę. A nie, tu nic nie ma. To co? Jeszcze jedna rundka i... W trasę. Zmiatamy stąd. Lecimy w trasę. Zobaczycie. Daleko. Zobaczycie, co przywieziemy. W tym roku sobie zaplanowałyśmy spełnić kilka naszych marzeń. To jest takie nasze małe, bardzo małe marzenie, ale które bardzo nas ucieszy. Nie, źle to powiedziałaś. Dobrze. To jest nasze duże marzenie, ale... Ale duchem małe. Dokładnie. Prawie po ponad 2 latach poszukiwań znalazłyśmy to, czego szukałeś. Za dużo powiedziałam? Sorry, cześć. Hello. Weronika, tak? Zdjęcie trzeba zrobić na miniaturkę. No to koło krowy idziemy robić. Widać, że dziewczyna zerści, do krowy ją ciągnie. Ale ładne jest, widziałaś? To chodź do krowy. Ale ona z tamtej strony chyba była. A tu jeszcze jedna rundka. Tym razem macie, drodzy Państwo, do czynienia z Maniki. Taka lipa, że nawet internet nie działa. To podsumowała. Ale chodzi mi o internet tylko. A, dobrze. Marlenka? Tak. Który ciągnik zabieramy z targów? Największy. Największy. No, ten to już by... Z akpilem jeszcze jakby go skomponować na orkę. Akpil za mały do niego. Prosta werka, chyba tam była ta krowa, czy nie? A nie ta? Chociaż dla dzieci jest uciecha przy takich maszynach, co? Co? Chociaż dla dzieci jest uciecha przy takich maszynach. No. Jak my byliśmy małe, to też było fajnie. Teraz... Jak my byliśmy małe, to nie jeździliśmy po targach. Miałyśmy targi w domu. Jeździłyśmy do Sitna u nas. Tak, od małego to były nasze pierwsze targi. Nie no, w sumie to jest wystawa, ale to było nasze takie pierwsze zderzenie z nowymi maszynami i ogólnie sprzętem rolniczym. Patrz Marlenka, tato mówił, że mu jest wałek potrzebny. Bierzemy wałek? Wszystkie? W końcu będziemy miały wszystkie wałki. Jakbyśmy to sobie... przytargały do domu, to w końcu by żadnego wałka nam nie brakowało, a ostatnio rozwalił nam się krzyżak. Czy panie nie były przypadkiem? Ale do bagażnika. A byłyśmy na Opolakrze. Fajnie. To dobrze jednak pamiętam. Dziękuję. Tu będzie zdjęcie, tu będzie miniaturka. A już ta krowa tego chce. A już myślałam, że zwiało. Ale ono nie ma nóg. Dobra, weź rób zdjęcie. Dobra. Aby nasza opinia odnośnie targów była bardziej wiarygodna, popytamy trochę osób odnośnie ich opinii o targach. Dopiero wszedłem, także nie ma. Będziemy oglądać. Okej, okay, dziękuję. Czegoś. A nie, jak panu się podobają targi od 1 do 10? 2. Okay. 6. 8. Tak, 9 na 10. 7. 8. 1. 8. 10. 10. 9. No dopiero przyjechałem, ale no 10. 8, 8. 10. 10. 10 na 10. 8. 10 na 10. Może na 2. Fuch, trochę mało. Mało. Bardzo mi się podobają, jest od dużo ludzi. A tak 1 na 10? No to tak 9. 7. 9 na 10. 10. 8. 6. 5. 5. 5 na 10, bo bardzo małe okay. W tym roku są. Nie wiem, 6,5. Cała 20. Liczba. Ja nie lubię być nagrywanym. Dobra, 6,5. A panu na ile punktów? No nie wiem, ja pierwszy raz jestem, ale tak no trójkę to daję, nie? W tym roku to chyba na 5, bo jest mniej wystawców niż jak mam przy poprzedniej edycji. Okej, okay, a pani? No też mniej więcej, 5-6. Okej. Okay. Podobnie. Dwa poznaniaki na jedną Unię Grudziądz G2. A dziękuję. Tak po polsku?
Fajnie, fajnie, podoba się, fajnie, jest miła punktów? Atmosfera. 10 na 10, tak. Okej, dzięki. Dobra, Werka, popytaliśmy ludzi, a tobie na ile punktów podobały się targi? Podobały. 6 na 10. No i fajnie. A tobie? No w sumie takie 6 to jest moim zdaniem. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że relacja z targu wam się spodobała. Do następnego, cześć.